Cześć, siemanko, ja jestem Random, witam was bardzo serdecznie i pozytywnie w kolejnym pseudo-vlogu, tym razem vlogu, filmie o tym, na jakim sprzęcie gram, jak prowadzę livestreamy, jak robię odcinki, czyli to, co wam obiecywałem od dawna, na 500 subskrypcji na kanale. Myślę, że fajnym byłoby zobaczyć, jak to wygląda od tej technicznej strony. Jeżeli kogoś to interesuje, to tym bardziej. Ja wiem, że jest dużo osób związanych z informatyką, z techniką na tym kanale. Wszystkich pozdrawiam nie będę, bo was jest zbyt dużo, ale te osoby wiedzą, że o nich właśnie mówię. Teraz będziecie widzieć mnie troszkę bardziej z tyłu, ale to wszystko po to, żebym mógł jak najlepiej z mojej perspektywy wszystko wam pokazać. Najprostsze rzeczy, czyli klawiatura, myszka, monitory, coś bez czego granie na PC byłoby kompletnie niemożliwe, to dlatego PC właśnie są takie drogie. Klawiatura, w sumie wiecie, no nic ciekawego, no mam zbindowane przyciski na wyciszanie mikrofonu, jak kicham. Tak, właśnie tak to robię. Oczywiście już wytarto naklejki do streamu, do nagrywania. Jeżeli kliknę ten przycisk, to dostaniecie powiadomienie na YouTubach. Paweł, nie? Najzwyklejsza, prosta klawiatura od Logitecha. Nazwy całego sprzętu macie w opisie każdego live'a. Nie będę teraz tego wszystkiego zmieniał, bo to kompletnie nie ma sensu. Myszeczka, słuchajcie, najlepsza myszka ever, jaką tylko mam. To jest myszka od SteelSeries, jak widać. Apex, bodajże czy Rival 100, nieważne. Myszka, która jest dobra i brudna. Na moją grabę, ja mam dużą rękę. Nie wiem, możecie sobie porównać. O, mam tu banknot 50-złotowy. Zobaczcie, jaką mam dużą rękę przy banknocie i porównacie sobie do swoich. Mam naprawdę dużą grabę. Paweł, daj rękę. Muszę odwrotnie dać. Paweł ma dużo mniejszą rękę. No ale tak to wygląda, mam dużą grabę i muszę z tym żyć, nie? Ej, 50 zł, że hej z YouTube'a czaisz, nie? I ta myszka kupiona przeze mnie przed YouTube'em jeszcze i służy mi tak długo. Może dlatego, że w nim nie walę tak jak w poprzedniej myszki, jak grałem w CS-a. Może to być sposób. No i monitor, no to nie ma co dużo opowiadać. Monitor do czatu, do gier, ale to wszystko za chwilę. Moje cudeńko kochane, które dostałem od przyjaciół, znajomych i wszystkich, czyli kochany Blue Yeti, dzięki któremu od odcinków z GTA słyszycie mnie coraz lepiej. Teraz jest odłączony, więc nie miga, ale normalnie tu sobie do niego gadam. Jest oczywiście popfiltr. Fajnie jest zrobić tak, że wpina się popfiltr z kamerką, tak jak wpina. Ustawia go tak, żeby kamerka, która jest tutaj, łapała go, bo wtedy to wygląda tak fajnie profesjonalnie i tak się, wiecie, czujecie tak, a ja jestem youtuberem i w ogóle. Paweł też tak robi, zauważcie, że on tak robi. I tak, Paweł robi, żeby pokazać statyw. Nie, nie, to profesjonalne. To się tak robi. Okej, okay, no i co? I jeszcze jest kamerka, którą chyba nie wiem, czy potrzebujecie wiedzieć. Kamerka z Logitecha, kupiona jeszcze przed początkami YouTube'a, bo ktoś dał mi radę, że jak nie masz kamerki, to twoje zasięgi spadają kilka razy bardziej, no bo ludzie lubią widzieć, jak ktoś na przykład drze ryja na żywo podczas horroru, nie? No i to u mnie się sprawdziło, zdecydowanie. Jakieś rzeczy biurowe, to was nie interesuje i słuchajcie, to jest najważniejszy... Pobluję ci zaraz. Najważniejszy przedmiot w tym pokoju. To jest pendrive, na którym są wszystkie odcinki z nowej gry, która wyjdzie w październiku na kanał. Jest tu jakieś... Nie pamiętam, ile on ma, 32 giga, spokojnie 30 giga pamięci. Dobra, to możemy przejść do komputera. Tutaj będziecie mieli ujęcia bez mojego pięknego ryja, ale to będzie krótkie ujęcie. Chodzi o to, żebyście zobaczyli, jak mój komputer wygląda. Od góry opisuję. Tutaj jest to miejsce do topienia czekolady. Kładziecie tu czekoladę, gracie mecz Fortnite'a, mecz w CS-a i czekolada jest roztopiona, macie czekotubkę. Poważnie, to jest gorące, dlatego że tu jest zasilacz, to normalne. Jaki to jest sprzęt, to myślę, że na kamerce możecie zobaczyć. Jeżeli nie, to wszystko jest w opisie pod streamami. Zachęcam, żebyście to zobaczyli. Procesory, karta graficzna, która chyba kosztowała najwięcej z tego wszystkiego. Nowy dysk i tak dalej, i tak dalej. Starzy widzowie pamiętają, że mój komputer miał to do siebie, że potrafił się przegrzać. Po prostu procesor nie wydalał z chłodzeniem i się przegrzewał. Znalazłem innowacyjne rozwiązanie, jak temu zaradzić. Wentylator, turbo, Tornado 3000. Odpalam i chodzę procesor. Powiem wam, że od razu słychać, że komputer zaczyna tak oddychać, zaczyna tak, wiecie, takie... Coś jak bierzecie wdech po nurkowaniu. To on właśnie tak reaguje. No i to jest mój komputerek. To dzięki niemu w sumie mnie znacie. Tak to wygląda. Przechodząc dalej. Myślę, że możemy zabrać się za streamy. Streamy, naprawdę fajna rzecz. Na początku trochę mi się mniej podobało, bo nie było do kogo gadać. A robienie streamów w stylu siedzę i gram sobie w grę, to dla mnie jest troszkę bez sensu, bo uważam, że na streamie chodzi głównie o to, żebyście się wy dobrze bawili. No i tak to wszystko robię, zauważcie, że gadam, jakaś muzyczka fajna leci, że po prostu utrzymuję fajną atmosferę.
skoro są ludzie, to wydaje mi się, że jakoś mi to wychodzi. I w takim stylu staram się to robić. To jest generalnie YouTube. Obiecałem wam, że pokażę wam, jak się streamy robi, organizuje i tak dalej. Są zakładki, których oczywiście nie używam i nie będę używał, bo nie są mi potrzebne. Nie jestem jeszcze aż tak wymagającą osobą, jeśli chodzi o twórcę na YouTubie. Najbardziej podstawowe rzeczy do streama, no to co? No, zmieniacie miniaturkę. Otwiera się oczywiście folder. Ja tych miniaturek mam tu mnóstwo. Mamy miniaturki do Wiedźmina, który już dawno nie jest na kanale, ale jeszcze może do niego wrócę. Jestem z niej dumny, bo to była pierwsza miniaturka, którą, kurczę, zrobiłem sobie sam. Autentycznie, nie? I to są właśnie te miniaturki. Są zarówno te, które dostałem od Mobera, od mojego grafika, ale też te, które robiłem sam, tak jak miniaturka z Wiedźmina. Myślę, że jest fajna, bo taka autorska. Zmniejszacz.pl, świetny znak morski, wodny, jak się nazywał. Łapka w górę, wszystko ładnie wycięte. To też fajnie wycinałem sam, także starałem się na początku. Są miniaturki od niego, tak jak mówiłem, Dead by Daylight, jest baner na Facebooka. Wszystkie takie prace graficzne, które są mi potrzebne do robienia streamów. Kolejną rzeczą, myślę, że też ciekawą, jest po prostu ustawienie tytułu. To ja o tym decyduję, jaki on będzie, on potem się aktualizuje w tym miejscu, tak jak to widzicie. Opis live'a, który ja tworzę, ja tutaj oczywiście każdy początkujący YouTube wyślij donate na początku, no bo wiecie, jakoś trzeba się rozwijać. Donate za darmo, Lutzy, fanpage, Steam, mail kontaktowy, mój grafik, serwer TeamSpeak, no i trochę info o mnie. Jeżeli ktoś nie widział opisu, to sobie koniecznie to zobaczcie, bo naprawdę fajne informacje tam są. W tym regulamin czatu, czyli coś, za co dostajecie bany na czacie, jeżeli jesteście niegrzeczni. I żeby zacząć streama, przede wszystkim, tak jak powiedziałem, ustawiamy tytuł, opis, czas rozpoczęcia i uruchamiamy OBS-a. OBS to jest program, który widzicie tutaj do nagrywania, do przekrytywania ekranu, do prowadzenia transmisji na żywo. Przechodzicie do overlaya, czyli coś, co widzicie od samego początku na live, gdzie leci muzyczka. Ja oczywiście puszczę z YouTube'u. Tu mamy taką ruszającą się animację, którą autorsko sam sobie zrobiłem. Ileś kopek w górę, nasz serwer TeamSpeak i miniaturka, wszystko mogę sobie zmieniać. To donacje, wszystko to znacie, bo widzicie to praktycznie co kilka dni. Odpalając grę, po prostu włączam sobie zakładkę do DBD, do Fortnite'a, do CSGO, czy do nagrywek na przykład z Farmera, na przykład do DBD, nie? Tu macie wszystkie łapki, jak to wszystko z mojej strony wygląda. Po prostu widzę to na innym monitorze, razem z czatem, który jest widoczny w tym miejscu. Jeśli chodzi o odcinki, czyli też bardzo ważną rzecz na kanale, na każdym kanale na YouTubie, coś, dzięki czemu widzimy się regularnie, dzięki czemu większe osoby na YouTubie mogą zarabiać przez wyświetlenia i reklamy i tak dalej. Co chyba nie jest tajemnicą, bo wiecie, że tak to właśnie działa. Są odcinki. Odcinki, na których zrobienie można wybrać dwa warianty. Pierwszy z nich jest nagranie i wrzucenie na pałę, co kompletnie nie ma sensu, bo odcinek jest brzydki, jest niewyrenderowany, nie ma jakości, nie ma żadnego intra, kamerek i tak dalej. Po prostu jest suchą grą, która nie każdemu się podoba. Jest też opcja numer dwa, napracować się w ciul. Dla przykładu, film powitalny na kanale, który ma 40 sekund, razem z bratem kręciłem około 1,5 godziny. Kręciłem go około godziny, pół godziny montażu, trochę renderowania i wyszło tak, że w 2 godzinach zamknęliśmy produkcję 40-sekundowego filmu. To teraz pomyślcie, ile trwa produkcja filmu pełnometrażowego, który jest w kinie i trwa 1,5 godziny. Kilka miesięcy minimum. Żeby taki odcinek zmontować, przede wszystkim wrzucamy go w okienko projektowe, pojemnik projektu. Są tu wszystkie odcinki, które ja już zrenderowałem. Nie wiem, czy zobaczyliście już na kanale. Przede wszystkim wrzucamy taki odcinek na pasek, tniemy go, renderujemy i się nim bawimy. Ja dla przykładu pokażę wam, jak to wygląda na naszym intrze na kanał. Daję play i to jest to, co ja widzę w odcinku, to co wy widzicie, kiedy w odcinek po prostu klikniecie. Mogę zmieniać głośność, mogę go przycinać, mogę go, nie wiem, trochę wyciszać, on się będzie trochę inaczej pokazywał na ekranie. To są wszystkie takie, wiecie, efekty specjalne. Zobaczcie, on teraz się tak wycieniowanie bardziej wyszedł i teraz się z taką tonacją schowa w dół. Wszystko po to, żeby ten film się przyjemnie oglądało. Ja się tym bawię, podkładamy muzykę, podkładamy kamerki, jakieś efekty, zdjęcia wklejamy i tak dalej. Wszystko po to, żeby te odcinki jakoś wyglądały, żeby to było przyjemne dla oka. Wiecie już wszystko, a przynajmniej tyle, ile ja wiem o YouTubie. Odcinek się eksportuje, wrzuca go na kanał, wrzuca post na Facebooka, ale to są, wiecie, takie rzeczy, które myślę każdy z was ogarnia, bo wkleić link na stronę na Facebooku nie jest trudno. Myślę, że odcinek o takim sprzęcie, jako takim, na którym gram, przy którym siedzę zawsze, kiedy streamuję i robię odcinki, już widzieliście. Starzy widzowie też już go widzieli na Snapchacie, kiedy go publikowałem.
Ale taki film się na pewno przyda, jeżeli ktoś będzie chciał się dowiedzieć co i jak u mnie w pokoju, w moim stanowisku do nagrywania. Ja wam serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że takie pseudo-vlogi randomowe się przyjmą. Jeżeli tak, jeżeli macie pomysł na jakieś inne filmy, to dajcie znać w komentarzach, dajcie znać na grupie na Facebooku. Wszystkie linki macie w opisie tego filmu. Tyle, no. Pamiętajcie, że kanał tworzę nie tylko ja, ale to wy dorabiacie wielką jego część i to dzięki temu on istnieje, więc to dzięki wam on funkcjonuje. Za co wam mogę z całego serca podziękować, bo 500 subów to jest taki pierwszy malutki kroczuś w karierze. Potem będzie 1000, 5000, 10, 100, 1000, 2, 50. Ale wszystko przed nami, spokojnie. Raz jeszcze dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że was nie zawiodłem. Zapraszam na kolejne produkcje. Do zobaczenia. Cześć!